Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Sylwia Kubik. Pod obcym niebem spełnione marzenie. Czyta Róża Cieślińska-Dziekiewicz. To już siedem lat, tato. W dowód miłości, pamięci i tęsknoty Mirosławowi Kubikowi. Kiedyś się spotkamy. W nowym, lepszym, szczęśliwym życiu. Kocham. Prolog. Puste ramiona. Dłonie szukające dziecka, ciche kwilenie, które nigdy nie wydobyło się z małych usteczek, ból rozdzierający serca. W tym wszystkim samotność i żal i nienawiść wlewająca się w każdą komórkę ciała, nienawiść rosnąca z każdym oddechem i z brakiem tego drugiego oddechu. W tym wszystkim życie, codzienność, praca, wojna i miłość. Miłość inna, ostrożna, jednak trzymająca przy życiu, podobnie jak nienawiść i chęć zemsty, co będzie silniejsze. Część pierwsza: Ostatnie chwile. Marianna Ibersberg, zima 1945 roku. Marianna siedziała na pryzmie ubitego śniegu i wpatrywała się w zaśnieżone pola. Ryszard lepił bałwana, co róż wołając matkę, żeby spojrzała na jego dzieło. Robiła to, nie chcąc sprawić synowi przykrości. Potakiwała, chwaliła, a nawet zmuszała się do uśmiechu. Maska, którą przywdziała jakiś czas temu, przyległa na stałe do jej twarzy, kryjąc prawdziwe emocje, uwalniane dopiero ciemną nocą, gdy wszyscy już zasnęli. I mogła chociaż przez chwilę być sobą, bez udawania. Tata, tata idzie. Ryszard z daleka dostrzegł Lucjana i nie bacząc na zaspy, pobiegł w jego stronę, przewracając się co kilka metrów. Pokręciła głową z rozczuleniem. Synek był wierną kopią ojca. Nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. Psocił co niemiara, a przy tym był tak słodki i cwany, że nigdy nie ściągnął na siebie gniewu Gerdy czy innych mieszkańców domu. Szeroki uśmiech, unoszący jego okrągłe policzki do góry i czarne oczy, błyskające radością, potrafiły skruszyć nawet najtwardsze serca. Lucyan chwycił chłopca, zarzucił go sobie na ramiona i z uśmiechem szedł w stronę Marianny, która po raz kolejny stwierdziła, że obaj są identyczni. Marysiu, zawołał podchodząc bliżej. Rysiek tak szybko rośnie, że niedługo to on będzie nosił mnie na barana. Chłopiec roześmiał się głośno i przytulił do głowy ojca, zrzucając mu czapkę. Tak, mamo, będę duży i silny. Lucjan zdjął syna z ramion i poprawiwszy mu włosy, wyciągnął z kieszeni prezent. Zobacz, zrobiłem ci proce na śnieżki. Ulep kilka, to nauczę cię strzelać. Ryszard z zapałem zabrał się do robienia kulek, a Lucjan podszedł do ukochanej i serdecznie ją uściskał. Marysiu, nie siadaj na śniegu. Przeziębisz się albo i zapalenie płuc złapiesz. Nic mi nie będzie. Jej głos był matowy, wyprany z wszelkich emocji. Ostatnimi czasy bardzo często to słyszał i martwił się o ukochaną. Dziewczyna jakby zapadła się w sobie. Co prawda i dawniej nie była zbyt wylewna, rzadko okazywała uczucia, ale niekiedy pozwoliła sobie na przejaw radości, złości czy smutku. Teraz zaś zupełnie jakby przywdziała maskę, która skrywała to, co czuła. Lucian znał przyczynę takiego zachowania. Sam wpadł w tak wielką furię, że tylko cudem rysiek z Sabiną okiełznali jego złość. Długo dochodził do siebie, lecz czas uleczył jego rany. Z Marianną było inaczej. Cierpiała w milczeniu. Szanował to i na wszelkie możliwe sposoby starał się nieść ukojenie, kiedy jednak mimo upływu miesięcy Marysia oddalała się coraz bardziej. Uznał, że zaszło to za daleko i musi interweniować. Tego, co się stało, nie można było cofnąć, zmienić. Jednak trzeba położyć dalej, wierząc, że los kiedyś się odmieni. Sabina ostatnio przyniosła nowe wieści od koleżanek. Przegrana Szwabów jest coraz bardziej realna. Bardzo możliwe, że na wiosnę będziemy mieli koniec wojny. Nie wierzę w te plotki, rzachnęła się Marianna. Ileż to już razy słyszeliśmy, że zostali rozgromieni? Ile ta chwila wszystko się zakończy? Owszem, ale teraz jest inaczej. To naprawdę początek ich końca. Uwierzę, jak zobaczę. Zresztą nawet jeśli nastąpi koniec wojny, to co? Co z nami tutaj? Lucjan podszedł do dziewczyny, usiadł obok niej na pryzmie śniegu i otulił ramionami. Wrócimy do domu. Do domu którego? Stawiszyn, osinki, do Polski. A dokąd dokładnie to się zobaczy? Nie chcę wracać do Stawiszyna. Matka pewnie nawet za próg domu mnie nie wpuści. Mówiła, że mam nie wracać z brzuchem, a ja co? Wrócę nie tyle z brzuchem, co z dzieckiem Bękartem. O czym ty mówisz? Jakim bękartem? Rysiek ma ojca. Jak tylko wrócimy, weźmiemy ślub. Mówię tak, jak powie Aniela, dla niej nie będzie tłumaczenia. Uzna mnie za puszczalską kurwę i tyle. Na pewno nie. Jestem przy tobie i zawsze będę. Ach, jak ty nic nie rozumiesz, pokręciła głową. Nie znasz mojej matki. To poznam. Poza tym do Stawiszyna pojedziemy tylko w odwiedziny. Najpewniej zamieszkamy w osinkach, bo tam mam kawałek pola i dach nad głową. Skąd wiesz, że masz? Wojna trwa od lat, a od miesięcy żadne z nas nie ma wieści z domu. Co, jeśli się okaże, że naszych domów nie ma, a co gorsza, może i naszych bliskich? Franka jest zaradna i obrotna. Wiem, po prostu wiem, że poradzi sobie w każdej sytuacji. Ten brak wiadomości jest dobry, bo znaczy, że Niemcom ogień się pod dupą pali. Mają ważniejsze rzeczy niż cenzurowanie listów. I najpewniej dlatego poczta nie funkcjonuje. Ten twój optymizm bywa denerwujący. Może optymizm, a może realne spojrzenie na to, co się dzieje wokół nas. Zobacz, od dawna nikt nowy na roboty nie przyjechał. Na wieś, prychnęła Marianna, bo w tych ich nich fabrykach, co chwilę ktoś się pojawia, Szwaby już takie łapanki urządzają, że strach wyjść na ulicę, żeby jakieś chytle nie przechwycili. Jak się dowiedziała Magda od znajomej biorą jak leci i od razu wywożą. Akt desperacji to też pokazuje, że już tam u nich nie jest od linijki zgodnie z planem. Posypało im się wszystko w cholerę, próbował tłumaczyć Lucjan. Nawet jeśli tak jest, to Niemcy nie wyjdą od tak z Polski. Zostawią za sobą ruiny i zgliszcza. Z czego będziemy żyli? Co będziemy jedli? Przed wojną było niełatwo, w czasie wojny jeszcze gorzej, a po wojnie? Pomyśl, pola zniszczona od bomb, ale i od chwastów, bo pewnie ziemie leżały przez lata odłogiem. Kto miał je uprawiać, skoro przywozili Polaków na Syberię na roboty i nie wiadomo dokąd jeszcze? Tam nie będzie co jeść. Oczyścimy pola, zasiejemy, zasadzimy, więc zbiory będą. Czym zasiejemy? Lucjan, zejdź na ziemię. Skąd weźmiesz te wszystkie ziarna i bulwy? Przesadzasz. Na pewno nie jest tak, że wszystko zniknęło, bo do tej pory już umarliby z głodu. I pewnie wielu umarło. Ci, którym nie miał kto pomóc i nikt paczek z jedzeniem nie przysyłał. Jak ci pomagający wrócą, to kto będzie słał i pomagał? Nikt! Tylko gęb dodatkowych do karmienia dojdzie. Nic dobrego nas tam nie czeka. Marysiu, jak tylko odzyskamy wolność, rząd polski będzie myślał, skąd wziąć pomoc. Fantasta z ciebie. A kiedy to rząd jakikolwiek martwił się o zwykłych ludzi? Jak wszyscy wrócą, to czym tylu ludzi nakarmić? Nawet jak pozyskają materiał na zasiew, to zanim urośnie, zdechniemy z głodu. To zostaw mnie! Nie pozwolę, żeby brakowało nam jedzenia. Niby jak. Jak, jak? Westchnął z irytacją. Jakoś. Nie martw się na zapas. Przy mnie chleba ci nie zabraknie. Marianna pokiwała głową. Lucian był zaradny i pracowity, ale nawet te cechy nie są w stanie zagwarantować chleba w sytuacji, gdy tego chleba po prostu nigdzie nie ma. Denerwowało ją, że nie chce zrozumieć, co ona do niego mówi i wszystko bagatelizuje. – Myślisz, że koniec wojny naprawdę się zbliża? – zapytała nieco łagodniej. – Oni tyle razy już byli o krok od przegranej, a zawsze jakoś się wykaraskali. I ich szczęście wreszcie opuści. Chociaż może nawet nie tyle szczęście, co przyzwolenie zagraniczniaków. To już trwa zbyt długo. Ci, co mieli na wojnie zarobić, już zarobili. Teraz będą chcieli zarobić pieniądze na odbudowie. Jakoś tyle lat im szwabskie działania nie przeszkadzały. I radzieckie. Przecież Niemcy nie działają w pojedynkę. Nie daliby sami rady, a teraz na Sowietów liczyć już nie mogą i dlatego przegrają. Bajania. Swoj ze swoim się zawsze porozumie, a oni po jednych pieniądzach są. Nie, mówię ci, Maryśka, idzie koniec. Marianna nie odpowiedziała. Odszukała wzrokiem bawiącego się synka, który polski na oczy nie widział. Żył wśród niemieckich pól, jego świat ograniczał się do podwórka Gerdy oraz spacerów po wsi. Co go czekało później? Jeśli jednak Niemcy nie przegrają, to kim będzie w przyszłości? Robotnikiem, jak oni? Człowiekiem bez perspektyw? A jeśli szwaby przegrają, to co go czeka po powrocie? Bieda i głód, ciągła poniewierka i strach przed tym, co przyniesie kolejny dzień. Słabe to widoki na przyszłość, o ile w ogóle ona nastąpi, bo przecież może być i tak, że w ostatnim akcie agresji wybiją wszystkich w pień. Są do tego zdolni. No i są. Tata, mam już dużo kul. Idę. Chodź, Marysiu, postrzelasz z nami. Trochę ruchu dobrze ci zrobi po tym siedzeniu na śniegu. Dziewczyna zmusiła się do wstania, nie miała ochoty się ruszać, rzucać kul kamień, rozmawiać. Wszystko, co się działo, co się wydarzyło, sprawiło, że czuła się jak w matni, z której nie ma wyjścia. W którą stronę by poszła, co by zrobiła, efekt zawsze był beznadziejny. Ich życie było beznadziejne. Lucjan. Rotmansberg zima 1945 roku. Lucian czyścił zgrzebło, planując w myślach zadania na dzisiejszy dzień. Zimą miał zdecydowanie mniej obowiązków, tym bardziej, że skończyły się również prace dodatkowe, które zlecał mu czasami Bauer. Martwiło go to i cieszyło zarazem żałował utraconego zarobku, a jednocześnie coraz mocniej utwierdzał się w przekonaniu, że koniec jest bliski. Dlatego Niemcy tak liczą każdą rejsmarkę. Gdy drzwi stajni skrzypnęły, mężczyzna nie zareagował, często bowiem ktoś tędy wychodził i wchodził. Lutek, podniósł głowę na dźwięk głosu siostry co tam? Schroeder cię woła. O, dobrze, może ma dla mnie jakąś dodatkową robotę. – Robotę to pewnie ma, ale nie dodatkową – odparła Sabina, podchodząc bliżej. – Słyszałam, jak rozmawiał z żoną, że trzeba spieniężyć, co się da, więc pewnie pojedziecie na spęd bydła. – O tej porze roku nie ma żadnego spędu, to, to nie czas na sprzedaż. – Może i nie czas, ale widać, że kasa jest im pilnie potrzebna. Lucjanowi zaświeciły się oczy. Na handlu znał się jak mało kto. Zawsze potrafił tak zaprezentować towar, że kupujący prawie mu dziękował za możliwość nabycia. Nauczył się też kilku sztuczek. Tu podrasował, tam przyczernił i każda sztuka bydła od razu lepiej wyglądała. Shredderowi bardzo spodobały się efekty jego działań, więc często wysłupał kilka rajsmarek ekstra od uzyskanych dochodów. Lucek doceniał ten gest, ale i tak na boku zawsze jakoś coś uszczknął albo zahachmęcił. Niezmiennie go też bawiło, że Niemcy chcą uchodzić za takich uporządkowanych, praworządnych, a jak tylko jest okazja, to korzystają zupełnie tak jak ruska swołocz, z której kpią nieustannie, wytykając im chamstwo i prostactwo. No, może robią to mniej wulgarnie i bardziej dbają o pozory, ale i im dodatkowe monety miło dźwięczą, więc bez skrupułów oszukują i niemieckie władze i siebie nawzajem. Ty się tak nie uśmiechaj pod nosem, tylko idź, bo on czeka na ciebie, ponagliła siostra. Idę, idę. Wracasz? Nie zajrzę jeszcze do obory. Do obory czy do ryśka? Ty się nie wściubiaj tam, gdzie nie trzeba, ofuknęła go i obróciwszy się na pięcie, wyszła ze stajni. Lucjan bez zbędnej zwłoki podszedł do bałera. W domu tak pachniało kartoflanką, że od razu poczuł ściskanie w żołądku. Do obiadu jednak jeszcze było sporo czasu, więc przełknął ślinę i odegnał myśl o pysznej, gęstej zupie, w której być może znalazłby jakieś skrawki mięsa. Drzwi do gabinetu były otwarte, więc tylko puknął sygnalizacyjnie i wszedł do środka. Jesteś, dobrze. Siadaj, bo mamy kilka spraw do omówienia powiedział Schroeder, wyciągając cygaro z ust ale najpierw zamknij drzwi. Lucjan uniósł lekko brwi, lecz nie skomentował. Zamknął drzwi i usiadł na wprost Bowera, zastanawiając się, jakie to sprawy będą omawiali. Poleciłam chłopakom przygotować wszystko, co się da na sprzedaż. Czyli? Świnie, byki, cielaki, kury, krowy. Całość pan wyprzedaje? Niestety. Nie da się od razu, ale tu jest właśnie zadanie dla ciebie. Zostawimy starsze krowy, żeby mieć co doić i co oddawać do mleczarni. Systematycznie jednak te młodsze, sztuka po sztuce, będziesz wywoził i sprzedawał. Gdzie? W Baknanu, ale i w innych miejscach i miasteczkach w okolicy. Weźmiesz do pomocy Ryszarda, a Hans posłuży wam za przewodnika. Lucjana zdziwiły te słowa. Hans, weterynarz, miał mnóstwo pracy w okolicy. I nigdy go nie tracił na zbędne zajęcia, a tu nagle ma być ich przewodnikiem. Doprawdy ciekawe rzeczy zaczynały się dziać. Trzeba ustalić, co się uda jak najszybciej sprzedać. Musimy też porobić zapasy, zabijemy młode sztuki i powędzicie. Mogę o coś zapytać? Pytaj, co pan będzie robił z taką ilością wędzonek? Sprzedawał oczywiście. Część też schowam. Nie wiem jeszcze gdzie, ale coś się wymyśli. Lucjan poprawił lok i przejechał dłonią po lekko zarośniętych policzkach. Długo to ma być schowane? Nie wiem. To może lepiej zasolić. Sól długo trzyma, może wisieć i wisieć. Myślisz, robiliśmy tak w domu, jak był nadmiar, a kiedy przyszła wojna i bieda, chowaliśmy tak resztki dobytku, żeby nam wszystkiego nie zarekwirowali. Wiesz, jak to zrobić? Wiem. To powiesz siostrze, niech przyuczy resztę. Sabina też to potrafi, jeszcze lepiej niż ja. Dobrze, bardzo dobrze. Od jutra zajmiesz się handlem, a Józek zastąpi cię przy dojeniu. Lucien skinął głową i choć rozmowa była zakończona, wciąż siedział na krześle. Czegoś nie zrozumiałeś? W sumie to się tak zastanawiam, co będzie, jak mnie władza przyłapie. Co innego sprzedać na lewo kilka sztuk, a co innego kilkanaście. Jeszcze mnie poślą do więzienia, albo na stryczek. Karol uśmiechnął się szeroko i puścił kilka kłębów dymu. Dostaniesz swoją dole, wiesz przecież. Zawsze się dobrze rozliczaliśmy. Wiem, ale i tak mnie to trochę martwi. Władza ma teraz co innego do roboty, niż pilnować zwykłych rolników. Prawdą jest więc, że idzie koniec wojny? Schroeder przygasił cygaro, wstał od biurka, a włożywszy ręce do kieszeni, podszedł do okna. Dłuższą chwilę milczał, ale Lucian znał jego zwyczaje, więc cierpliwie czekał. Tak, tym razem naprawdę koniec. Człowiek czekał i czekał na ten koniec, a jak nadchodzi, to nie wie czy się cieszyć, czy martwić, westchnął. Wiesz, że nie byłem zwolennikiem Hitlera, ale to mój kraj, ojczyzna, więc robiłem swoje najlepiej, jak umiałem, starając się przy tym nikomu nie wyrządzić krzywdy. Bo wojna wojną, ale przyzwoitym człowiekiem trzeba być zawsze. Racja, przytaknął Lucian. bo szredar rzeczywiście traktował ich całkiem dobrze. Byli jednak i inni bałerzy, których z chęcią udusiłby własnymi rękami, bez mrugnięcia powieką i jakichkolwiek skrupułów. Moi synowie walczyli na froncie, byli zwykłymi żołnierzami, zginęli w drugim roku wojny. Strasznie ich żałowałem, bo to moje chłopaki, moja duma. Ale tak sobie teraz myślę, że lepiej, iż na froncie zginęli, niż mieliby działać w. Zresztą, nieważne, nie żyją, więc nikt nie będzie szargać ich pamięci ani o nic oskarżać. Lucianowi trochę dłużył się ten wywód, ale czekał cierpliwie, że Schroeder dobrnie do końca. Miał bowiem nadzieję, że dowie się czegoś konkretnego. Dwie starsze córki poszły za mąż. Ale zamierzam je ściągnąć do domu. Ich mężowie parali się różnymi rzeczami, więc lepiej, żeby ich zostawiły. Wyślę je razem z najmłodszą córką oraz moją żoną do Francji. Tam będą bezpieczne. Przeczekają ten najgorszy czas, w którym nie wiadomo, co z nami zrobią i jakie będą warunki kapitulacji oraz reparacji wojennych. Pan nie jedzie? Nie, ja zostanę. Nie mam nic na sumieniu, więc będę pilnował dobytku. Czasami nie trzeba mieć nic na sumieniu, a jak ktoś chce, to i tak znajdzie odpowiedni paragraf. Wiem, ale ten dom, gospodarstwo to mój cały dobytek, moje życie i rodzinna spuścizna. Nie zostawię tego samopas. Odparł stanowczo i zasiadł ponownie przy biurku. Rozumiesz więc, że potrzebuje pieniędzy. Pięć kobiet to duży wydatek. Nie wiem, czy córki te zamężne mają zgromadzone jakieś oszczędności, więc lepiej, żebym i o nich pomyślał. Słusznie. A co z nami? Wy pewnie wrócicie do Polski, bo jakżeby inaczej? Będziemy mogli? Pewnie tak. Chyba, że będziecie chcieli zostać. Pracowici jesteście i, i ty, i twoja siostra. Jakby była taka możliwość, to ja chętnie bym was u siebie zatrzymał. Sporo sprzedam, ale i tak będzie co robić w polu raz o Boże. Lucjan nie zakładał takiej opcji, uznał jednak, że nie ma sensu mówić teraz o tym na głos. Myśli Pan, że wkroczą tu Rosjanie, czy raczej nie dotrą na wioski? Rosjanie, Amerykanie, nie wiadomo, kto to będzie. Co do wiosek, cóż na te dalsze pewnie nie, ale my mieszkamy niedaleko Bagnanu, więc nie ma co liczyć, że nas ominą. Trzeba więc się pospieszyć, bardzo pospieszyć. Dobrze, pójdę szykować, co trzeba. Opuszczał gabinet Karola Schrödera z radosnym sercem i szerokim uśmiechem na twarzy. Nie mógł się doczekać chwili, kiedy szwaby zbiorą cięgi i odpokutują za wszystko, co zrobili Polakom, Polsce i innym narodowościom. Miał nadzieję, że czas rozliczeń będzie dla nich bardzo dotkliwy, a szczególnie dla tego skurwy syna Clemensa Majera. Marianna Ibersberg, zima 1945 roku. Pełnia księżyca sprawiła, że Marianna miała problemy z zaśnięciem, nie inaczej było tej nocy. Odczuwała złość, gdyż wiedziała, że w stanie niewyspana, kręciła się z boku na bok, lecz światło, którego intensywność potęgował zalegający na polach śnieg, sprawiło, że odczuwała niepokój i rozdrażnienie. Przytulała do siebie synka i zaciskała mocno powieki, odganiając niechciane myśli. Wreszcie udało jej się zapaść w półsen. Wiedziała, że śpi, a jednocześnie doskonale wszystko słyszała i czuła każde westchnięcie Magdy. Posapywanie rysia, skrzypnięcie łóżka odbijało się echem w jej głowie. Ciało powoli zaczęło się rozluźniać, gdy w pokoju rozległo się szuranie. Starała się je zignorować, ale gdy doszły do tego dźwięki otwieranej szafy oraz stąpnięcia kroków, przestraszona zerwała się z łóżka. Cicho, tylko się nie drzyj! rozległy się szepty Magdy. Koleżanka była ubrana, więc w ręku trzymała torbę. Co się stało? Uciekam. Jak to uciekasz? Dokąd? Do Francji, bo jest najbliżej. Ja później nie wiem. Może tam zostanę, może pojadę gdzie indziej. Nie rozumiem, dlaczego uciekasz. Co tu rozumieć? Nie będę czekała, aż ogłoszą koniec wojny. Czy ty sobie wyobrażasz, co się tu będzie działo? Niemcy oszaleją. Tyle lat rządzili i robili z ludźmi, co chcieli. To w nich siedzi i tego się nie wypleni. Pomyśl, jak stracą władzę, na kim wyładują złość. Wtedy już na nikim, Marianna wzruszyła ramionami. Będą się bali konsekwencji. Maryśka, ty czasami naprawdę durna jesteś. Kto im co udowodni, jak popalą dokumenty i nie będzie wiadomo, czy tu było pięciu robotników, czy dziesięciu. Zresztą machnęła ręką. Nikt się nami do tej pory nie przejmował, to nie myśl, że raptem zaczną. Tego nie wiemy, ale wiemy, że jak cię złapią, nie będą o nic pytać, tylko od razu rozstrzelają. Nie złapią. Są ludzie, którzy nam w tym wszystkim pomogą. Zorganizowali transport i schronienie. Głupia nie jestem. W ciemno na oślem bym nie poszła. Z kim idziesz? – Z kazikiem? Dziewczyna pokręciła smutno głową. Nie. On nie chce uciekać. Próbowałam go przekonać, ale nic nie wskurałam. Twierdzi, że jest wdzięczny Gerdzie, że go zabrała wtedy ze stacji i dobrze traktowała. Hm, głupek, co? Jakby mu się jakąś przysługę wyrządziła, czy co dureń, syknęła ze złością. Gerda nie traktuje go źle, to fakt, ale i on od początku robi. Nigdy się nie leni, więc ma z niego korzyść. Właśnie mówię, że dureń. Chyba, że, spojrzała na Mariannę z wyrzutem, on nadal cię kocha i dlatego zostań. Przestań. Od lat jestem w związku z Lucjanem. Mamy syna, kochamy się i Kazimierz o tym wie, więc to na pewno nie chodzi o mnie. Myślisz, że to ma jakieś znaczenie? Jak cię kogoś kocha, to się kocha bez względu na wszystko. Magda, tobie nie żal zostawić Kazika? Byłam przekonana, że coś was łączy. Łączy, prychnęła. Siano od czasu do czasu. Ja to może i bym chciała coś więcej, ale ten dureń odgania się ode mnie jak od natrętnej muchy. Zresztą, sama wiesz, to z kim uciekasz? Z Adamem. I Wacław chyba też idzie, ale nie wiem na pewno. Zresztą, nieważne, muszę już iść. Mam nadzieję, że nie powiesz nikomu, w którą stronę się udaliśmy. W ogóle nic nie powiem. Nic nie widziałam i nic nie wiem. Dobrze, tak będzie najlepiej. Rano dawaj jak najdłużej, że nie zauważyłaś mojej nieobecności. Postaram się. Trzymaj się, Maryśka, wkurzałaś mnie nieustannie tą swoją piękną buźką, ale jesteś całkiem do rzeczy. Dobrze ci życzę i chyba nawet będę trochę tęskniła. W oczach Magdy błysnęły łzy, a Marianna poczuła, jak wzruszenie ściska jej gardło. Ich relacja nie była łatwa, szczególnie na początku. Jednak od czasu, gdy Majer pobił Magdę i ledwo uszła z życiem, ich stosunki się ociepliły. Później zaś, po tym, co spotkało Mariannę, nawet trochę się zaprzyjaźniły. – Też cię lubię, zadziorna kobieto. Idź, znajdź miłość, której tak pragniesz i bądź szczęśliwa. – Znajdę. W jej głosie było tyle wiary i pewności, że i Marianna uwierzyła w jej zapewnienie. Po wyjściu dziewczyny stanęła przy oknie, żeby odprowadzić ją spojrzeniem, ale Magda szybko zniknęła między drzewami. Po chwili w oddali rozległ się tentent koni. Marianna zacisnęła mocno dłonie i zmówiła modlitwę za towarzyszkę, z którą przez ponad cztery lata dzieliła pokój, smutki i radości. Położyła się do łóżka, ale tylko po to, żeby rozprostować nogi. Wiedziała, że już nie zaśnie. Słuchając oddechu synka, zastanawiała się, czy i oni powinni uciec. Tylko dokąd? Do Francji jak Magda? Czy do Polski? Tak naprawdę bała się powrotu do ojczyzny. Tego, co tam zastanie, a najbardziej bała się głodu, nie zniosłaby sytuacji, w której jej synek chodziłby głodny. Nie. Zbyt wiele wygłodzonych oczu i wymizerowanych twarzy widziała w życiu. Na samą myśl o tym się wzdrgnęła. Synek podniósł powieki i spojrzał na nią zamglonym wzrokiem. Co mamo? Nic, synku, śpij jeszcze noc. Chłopiec uśmiechnął się i wsunąwszy róg kołdry pod głowę, odwrócił się na drugą stronę. Gdy ponownie rozległo się jego posapywanie, postanowiła wstać i iść do swoich obowiązków. Mimo iż właściwie w ogóle nie spała, adrenalina dodawała energii. Szybko uporała się z dojeniem, ale zwlekała ile się dało z powrotem do domu. Gdy wreszcie usłyszała, że Kazimierz idzie na śniadanie, poszła i ona, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Anna krzątała się już po kuchni. W powietrzu czuć było smażone jajko i podpiekany na tłuszczu chleb, które Rysiek dostawał zawsze na śniadanie od kucharki. Później dopełniał to jeszcze miską owsianki serwowanej wszystkim domownikom. Długo ci dzisiaj zeszło? Zauważyła Anna. Już myślałam, że zasnęłaś w tej oborze. Marianna się zarumieniła. Pierwszy raz w życiu żałowała, że nauczyła się wreszcie niemieckiego. Nie lubiła kłamać. Ale teraz dla dobra Magdy musiała. Prawie zasnęłam, bo w nocy przez ten księżyc w ogóle nie spałam. Pełnia i na mnie źle wpływa. Takie ciarki mnie zawsze przechodzą, jak widzę białe światło. Ja spałem stwierdził Rysiek i kawałkiem chleba zgarnął resztkę jajka pozostałego na talerzu. Jeszcze jestem głodny. Zaraz będzie owsianka. Marysiu, daj to wiadro. I w ogóle, gdzie jest Magda? Jeszcze w owczarni? Kazimierz wbił wzrok w stół, a Marianna udała, że jest zajęta niesieniem wiadra. O co chodzi? Czyżby i ją księżyc dopadł i zamiast do pracy iść dalej śpi? Odpowiedziała jej cisza. Kazik? Magda była w owczarni? Nie wiem, jak nie wiesz, kucharka złapała się pod boki. Widziałeś się, czy nie? Nie widziałem. Tak jak myślałam, śpi sobie w najlepsze. Marianno, idź ją obudź. Cioci nie ma w pokoju, wtrącił Rysiek, przełykając ostatnie kęsy chleba. Ja jej nie widziałem. Sprawdzę, stwierdziła Marianna i czym prędzej poszła do pokoju, który wspólnie zajmowały. Nikogo w nim oczywiście nie została. Przysiadła jednak na łóżku i przykładając dłonie do pobladłych policzków próbowała okiełznać emocje. Lada chwila wszystko się wyda, ale chciała dać koleżance jak najwięcej czasu. Marianno! Wołanie kucharki sprawiło, że poderwała się na nogi. Zmieszana wróciła do kuchni. Nie ma jej. To gdzie ona polazła? Na amor jej się z rana zebrało? Marianna wzruszyła ramionami i zajęła miejsce obok syna. Karda się wścieknie, jak się dowie. O czym się dowiem? Zapytała bałerka, wchodząc do kuchni. Anna pokiwała głową i zamieszała chochlą w garze z owsianką. Magda zniknęła i nikt nie wie, gdzie jest. Może jeszcze w oborze? Nie, Kazimierz jej nie widział. Marianno, nie pokłóciłyście się ostatnio? Cóż, tak, znowu miała zły humor. Skłamała, nie patrząc kobiecie w oczy i trochę się posprzeczałyśmy. Pewnie się obraziła i chodzi zła po podwórku. Nic to, minie jej. Nie ma co czekać. Anno nakładaj owsiankę, a ona będzie musiała obejść się smakiem. Kazimierz posłał Mariannie życzliwe spojrzenie. Doskonale wiedział o ucieczce i o tym, że skłamała, żeby dać Magdzie więcej czasu. Kochał mariannę niezmiennie od lat ale wiedział, że jego uczucie nigdy nie zostanie odwzajemnione. Nie przeszkadzało mu to jednak wielbić jej i adorować, szczególnie w takich sytuacjach, w których pokazywała, iż czasami niewiele trzeba, żeby okazać pomoc i życzliwość drugiemu człowiekowi. Taka kobieta mu się marzyła i z taką pragnął spędzić życie. Lucjan i Marianna Rotmansberg i zima, wiosna 1945 roku. Ogromny chaos panujący w niemieckich miasteczkach utwierdził Luciana w przekonaniu, że koniec wojny jest bliski. auta zapakowane po sam dach co rusz mijały ich na drodze, a na twarzach ludzi przemykających chyłkiem w kierunku stacji kolejowej widać było panikę i przerażenie. Niewiele zostało z ich butnej i pełnej pogardy postawy. Cieszyła go ta zmiana, choć nastręczała też pewnych trudności. Nikt nie chciał kupować żywego inwentarza. Rzadko udało się sprzedać świnie czy kilka kur. Na bydło i krowy w ogóle nie było popytu. Najlepiej szły wędzonki i zasorone mięso. Kolejny znak, że Niemcy szykują się do ucieczki. Schroeder był zmartwiony takim obrotem sytuacji. Aż tak słabo idzie? – pytał zafrasowany Luciana. Pojechaliście dalej? Może na wsiach szybciej udałoby się coś sprzedać. Pojechaliśmy. Nie chcą kupować, a jak już się ktoś trafi, to za takie grosze, że żal sprzedawać. Za późno się do tego wziąłem. Liczyłem, że jeszcze mam czas i przegapiłem odpowiedni moment. Wędzonki schodzą dobrze. Trzeba ich zrobić więcej i mięsa w solanki kupują je, bo łatwiej przechowywać, no i na długo starczą. A jak ktoś wyjeżdża, to wiadomo, że mu niepotrzebna żywa świnia, tylko taka, co się ją da zjeść w podróży. Tylko zanim to będzie gotowe, minie kilka dni. Prawda, ale takie uda mi się sprzedać, więc trzeba na bieżąco szlachtować i przerabiać. Niech więc będzie. Tak zrobimy. I zrobili. Wszelkie inne prace zeszły na dalszy plan. Wykonywali tylko niezbędne minimum, takie jak dojenie czy karmienie zwierząt, zaś pozostały czas poświęcali na ubój i przetwarzanie mięsa. Byli coraz bardziej zmęczeni i zniechęceni, ale szmer motywował ich dodatkowym zarobkiem, więc mimo wyczerpania fizycznego pracowali praktycznie na okrągło. Lucjan przez wiele dni nie widział Marianny i syna. Udało mu się spotkać z ukochaną dopiero wieczorem w ostatnią niedzielę marca. Było już za późno na zabranie syna, więc przyszła sama. Kubik od razu zauważył zmiany, jakie w niej zaszły. Miała bladą cerę i znacznie schudła. Marysiu, co ci dolega? Chora jesteś? Zapytał, biorąc ją w ramiona i mocno do siebie przytulając. Nie, nic mi nie jest. Po prostu teraz mam dużo więcej pracy od czasu, gdy Magda uciekła. Słyszałem, ale nie dawałem temu wiary. Ludzie lubią plotkować i wymyślać różne historie, więc stwierdziłem, że to kolejne bujdy. Tym razem mówią prawdę. Uciekła z Adamem i Wacławem, robotnikami z sąsiedniego gospodarstwa. Wiesz, tymi, co pomagali zawsze Gerdzie przy postrzyżynach. Dlaczego akurat z nimi? Myślałem, że ona spotyka się z Kazikiem. Niby tak, a jednak nie. W sumie nie wiem, jak dokładnie między nimi było. Z tego, co mówiła, to on nie chciał uciekać. Wróciła do Polski? Nie, mieli jechać do Francji. Ktoś im pomógł zorganizować ucieczkę. Ciekawe, czy im się udało. Chyba tak, bo gdyby ją złapali, garda dostałaby jakąś informację. A w ogóle, jak ona zareagowała? Teraz pewnie bardziej was pilnuje. Właśnie nie. Gdy zorientowała się, że Magda uciekła, nawet tego nie zgłosiła. Udawała, że nic się nie stało. Dopiero, gdy bałerzy z sąsiedztwa zgłosili ucieczkę Adama i Wacława, to i ona poszła zgłosić. Wiesz, chyba tylko po to, żeby nikt jej nie podejrzewał, że pomagała Magdzie, czy zatajała jej zaginięcie. Tak myślę. Poza tym w ogóle jakby przestała na nas zwracać uwagę. Wydaje się całkowicie oderwana od rzeczywistości. Zamyślona, nieobecna. Nie wiem, dziwnie się zachowuje. Synalek jest zbrodniarzem, więc pewnie się boi, że ich rozliczą za jego czyny. Wzruszyła ramionami. Clemens Mayer zaginął na froncie ponad dwa lata temu i Marianna każdego dnia dziękowała za to Panu Bogu. Miała nadzieję, że zdechł, gdzieś zapomniany i sponiewierany, a przed śmiercią wycierpiał tyle krzywd, ile innym wyrządził. Jego ojciec też przed wypadkiem chyba był jakimś zwyrodnialcem – z tego, co Anna czasami napomyka, wychodzi, że Klemens to wypisz, wymaluj ojciec. Starego już pokarało. Od lat leży bezwładny, zdany na łaskę innych. To prawda. Wiesz, że ja go nigdy nie widziałam? Jestem tu przecież ponad cztery lata, a jedyne, co zobaczyłam, to jak przez okno wieczorem podejrzałam. Za to dość często słyszę, jak się wydziera i wyklina na gerdę nieudolnych żołnierzy i podludzi niegodnych żyć. Oby nastąpił wreszcie ten koniec, co ich wszystkich rozliczą. Niby kto ma ich rozliczyć? Na pewno nie Ruscy, którzy są jeszcze gorsi niż oni. Może Amerykanie, Anglicy? Ktoś musi pociągnąć ich do odpowiedzialności za to, co zrobili Polsce i innym krajom w dążeniu do zaspokojenia chorych ambicji. Mylisz się, Lucek. Nikt nic nie zrobi, jestem tego pewna. Marysiu, to się musi skończyć i się skończy. Widzę popłoch wśród Niemców. Jeżdżę po różnych wsiach i miastach z towarem. Nigdy nie byli tak spanikowani i przerażeni jak teraz. Koniec jest bliski. Liczyliśmy na to, jak wybuchło powstanie warszawskie i co i nic. Tysiące Polaków niepotrzebnie poniosło śmierć. Powstanie nie miało prawa się udać odparł, przytulając ukochaną jeszcze mocniej do siebie. Niemcy mieli zbyt dużą przewagę w ludziach i w broni. Poza tym, ruskie gnidy też przyłożyły rękę do naszego upadku. Ciekawe, jak było naprawdę. Wiemy tylko tyle, co udało się podsłuchać albo dowiedzieć pocztą pantoflową. Jak to jednak wyglądało, dowiemy się może po wojnie. Żona i córki Schrödera w przyszłym tygodniu najdalej no za dwa tygodnie wyjeżdżają do Francji. Piekli się niemiłosiernie, bo musi zebrać dla nich pieniądze. A skoro on się tak gorączkuje, to myślę, że za kilka tygodni będziemy wolni. Lucjan zaczęła odsuwając się od niego. Może i my uciekniemy do Francji? Marysiu, rozmawialiśmy o tym. Nasze miejsce jest w Polsce. Wystarczy, że tu musimy szwabą czapkować. Pokręcił głową. Powiedz lepiej, jak Rysiek się czuje. Zdrowy? Pewnie, że zdrowy. Anna rozpieszcza go i ciągle potyka mu jakieś kąski, a on chodzi za nią jak cień. Lubią się. Tak, on łatwo zyskuje sympatię ludzi. Iż precha po niemiecku równie dobrze jak po polsku. Na pewno lepiej niż ja. Ciągle muszę sobie zapisywać nowe słowa, on wszystko łapie w lot. Odparła z dumą. Ostatnio nawet zaczął uczyć się czytać z mojego elementarza, a liczy do dwudziestu bez żadnego problemu. Such, chłopak, to po tobie taki mądry. Marianna pokraśniała z dumy. Choć wiedziała, że tę łatwość liczenia i uczenia się języków to niekoniecznie po niej odziedziczył. A już na pewno śmiałość przechodzącą niekiedy w bezczelność miał po Lucjanie. Miał przy tym tak słodki wyraz oczu i miły uśmiech, że nikt nigdy się na niego nie gniewał i nawet psoty uchodziły mu na sucho. Widzisz? Mądry i bystry jest. Jakie możliwości czekają na niego w Polsce? Lepsze szanse będzie miał za granicą. Marysiu, jak wszyscy mądrzy i zdolni wyjadą, to kto zostanie w ojczyźnie? Ktoś musi ją odbudować po wojnie. No to niech ktoś to robi. To nie musimy być my. To nie musi być nasz syn. Pamiętaj, że tam zostały nasze rodziny. Jeśli wyjedziemy za granicę, to możliwe, że nigdy więcej ich nie zobaczymy. Trudno. Tyle lat ich nie widziałam i żyje. Wystarczy mi świadomość, że są i mają się dobrze. Nie tęsknisz? Za rodzeństwem tak, co do rodziców to niekoniecznie. Nie byliśmy mocno związani, a już na pewno nie łączy nas taka relacja jak ciebie ja i Frankę. Kocham ich, wiadomo, bo matkę i ojca ma się jednych, ale te więzi nie są mocne. Nie zaznałam od nich miłości ani wsparcia. Matka całe życie mną poniewierała, a ojciec błąkał się bezradnie, zapatrzony w aniele, i cokolwiek by zrobiła, zawsze ją tłumaczył, więc nie. Nie tęsknię za nimi. Popatrzył w smutne, rozzłoszczone oczy Marianny i zrobiło mu się jej żal. Franka bywała surowa, ale zawsze wiedzieli, że ich kocha i zrobi dla nich wszystko. Nie wyobrażał sobie, że wyjedzie i nigdy więcej jej nie zobaczy, matki i rodzeństwa, z którym był związany. Rozumiał rozgoryczenie, które czuła Marianna. Kochał ją i zrobiłby dla niej wszystko, jednak wyjazd za granicę nie wchodził w grę. Chciał wrócić do ojczyzny. Jakakolwiek by była, była ich własna. Nie myślmy teraz o tym, Marysiu. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby wszystko przemyśleć. Teraz skupiam się na zgromadzeniu gotówki i jedzenia. Mam taki ukryty schowek za wsią, gdzie skrywam zapasy. W razie czego będziemy dobrze zaopatrzeni. Mydlisz mi oczy, Lucek. Ty już podjąłeś decyzję, nie odpowiedział. Miała rację. Zamierzał wrócić, ale na pewno nie sam. Nie wiedział jeszcze, jak tego dokona, ale wraz z nim musieli pojechać do ojczyzny Marianna i Ryszard. Zostało mu mało czasu, żeby ją przekonać, ale wierzył, że mu się to uda. Teraz jednak nie chciał o tym rozmawiać. Przygarnął ją do siebie i pocałował, zatracając się w smaku jej ust. Była wspaniała i kochał ją całym sercem. To było najważniejsze. Reszta to drobiazgi, które należało dostosować do okoliczności. Marianna Ibersberg, wiosna 1945 roku. Od rana czuła niepokój. Wszystko leciało jej z rąk, a każdy większy hałas powodował przyspieszone bicie serca. Miała nieodparte wrażenie, że coś się wydarzy, coś złego. Anna co róż, rzucała w jej stronę zdziwione spojrzenia. Wreszcie nie wytrzymała i podeszła do dziewczyny w życzliwym geście, kładąc jej na ramionach dłonie. Marianno, co ty dzisiaj taka roztargniona? Nie wiem, masz jakieś problemy? Źle się czujesz. Nie, wszystko w porządku. To może pokłóciłaś się z Lucjanem. Ostatnio rzadko wychodzisz na spotkania z nim. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu jest zajęty w gospodarstwie. Mają sporo ubojów i często jeździ handlować. Tak, słyszałam. Wieście o tym, że Karol Schroeder wyprzedaje bydło, szybko rozeszły się po okolicy. Niedobrze. Myśli pani, że będzie miał problemy? Nie sądzę. Teraz wszyscy są zajęci wojną, a raczej jej rychłym końcem. Ciekawe, czy naprawdę będzie to koniec. Będzie. I tak szczęście długo sprzyjało Hitlerowi. Wiadome jednak, że nie da się tak w nieskończoność. Pokręciła z irytacją głową. On poszalał kilka lat, a my przez całe życie będziemy ponosili konsekwencje. Jej słowa zaskoczyły Marianne. Mimo upływu czasu i sympatii, która je połączyła, Anna nigdy nie wypowiadała się na temat Hitlera i jego polityki. Z oczywistych względów było to zrozumiałe. Skoro zaś teraz tak otwarcie go skrytykowała, to bez wątpienia należało zacząć myśleć o przyszłości poza gospodarstwem Gardy. Przywykła do tego miejsca. Praca była ciężka, ale Marianna miała zapewniony dach nad głową oraz trzy posiłki dziennie. Od czasu, gdy tu przyjechała, nigdy nie chodziła głodna. Miała też swój kąt, skromny, owszem, ale i, i tak lepszy niż w domu. Była też Majerowej ogromnie wdzięczna, że pozwoliła jej zostać, kiedy okazało się, że jest w ciąży. W połogu też traktowano ją ulgowo. Przez pierwsze dwa tygodnie nie musiała w ogóle chodzić do krów. Agda i Kazimierz doili za nią. W ogóle wszyscy okazali Mariannie wiele serca i pomagali bardzo. Tak mimo wszystko była tu szczęśliwa. Prawie szczęśliwa, bo tu spotkała ją też tragedia, największa w życiu. Taka, która rozdarła jej serce na pół i do dzisiaj tkwiła w pamięci niczym bolesny cierń. Upływ czasu nie złagodził bólu i wiedziała, że nigdy to nie nastąpi. Była to zbyt wielka strata, żeby o niej zapomnieć. Wracajmy do swoich zajęć, powiedziała Anna, poklepując ją po ramieniu. Praca to najlepsze lekarstwo na wszystkie smutki i niepokoje. Kucharka chwyciła nóż, ale nie dane było im jednak powrócić do przerwanych czynności, gdyż za oknem rozległ się warkot samochodu. Przestraszone podbiegły do okna. Na podwórko wjechał czarny Mercedes Benz W136. Marianna pobladła i zaczęła się trząść. Tylko jeden człowiek przyjeżdżał do Majerów takim autem i był to Clemens Majer. W napięciu oczekiwały, że pojazd się zatrzyma. Mercedes zawrócił koło owczarni, zatrzymał się przy schodach i gdy wysiadł z niego pasażer, ruszył z piskiem opon. Podłoże rozmokłe pod wpływem stopionego śniegu zmieniło się w błoto hamujące prędkość kół. Kierowca jednak nie zwracał na to uwagi i wcisnąwszy gaz, ruszył do przodu, obryzgując mężczyznę, który nie zdążył wejść po schodach do domu, którego głośne przekleństwa poniosły się głośnym echem po okolicy. Marianna czuła, że zaraz zemdleje. To niemożliwe, powiedziała z rozpaczą. On zaginął. Najwidoczniej się znalazł, odparła zimno Anna. Wracając do stołu i chwytając marchewkę, którą z zapałem zaczęła kroić. Takie gnidy tak szybko nie zdychają. Dziewczyna złapała się parapetu. Nie była w stanie utrzymać się na nogach. Gdyby wiedziała, że on wróci. Zabrała Ryszarda i uciekła razem z Magdą, nie patrząc na Lucjana oraz łączącą ich miłość. Drzwi od kuchni trzasnęły z łoskotem. Do drzwi wszedł klemens. Nie wyglądał zbyt dobrze. Miał żółtawą cerę, ubrania w nieładzie, a włosy sterczały mu w różnych kierunkach. W niczym nie przypominał wymuskanego nazisty, którego widok wyrył się w jej pamięci. Jesteś Powiedział ostro, wyciągając broń. Ty, Polska kurwo, teraz się z tobą policzę. Krzyki przyciągnęły do kuchni Ryszarda, który wyrwany z drzemki zanosił się płaczem i wołał mamę oraz gerdę. Starsza kobieta wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Klemens? Wyszeptała pobladłymi ustami, skąd się tutaj wziąłeś? Odwrócił się w jej stronę ale nie odpowiedział na pytanie podszedł do Marianny i chwycił ją mocno za rękę po czym zaczął okładać ją na odlew klemens zawołała gerda piskliwym głosem przestań mamusiu ryszard podbiegł do mężczyzny i próbował go chwycić za dłonie ale nawet nie zdążył ich dosięgnąć gdyż dobrze wycelowany kopniak sprawił że chłopiec poleciał na drugi koniec kuchni i odbił się od ściany gdy Marianna zobaczyła bezwładnie upadającego synka, chwyciła oprawce za włosy i zaczęła je szarpać. Następnie zjechała palcami w dół i paznokciami przeorała mu twarz. Klemens odepchnął ją tak mocno, że z całym impetem upadła na stół. Następnie wyprostował rękę z pistoletem i celując w jej głowę, podszedł bliżej. Zapijecie ty polska kurwo. Marianna nie czuła strachu, było jej wszystko jedno. Wyprostowała się i spojrzała mu w oczy. Nagle poczuła szarpnięcie. Wszystko rozegrało się bardzo szybko. Anna szarpnęła ją za ramię, odsunęła do tyłu, po czym z całej siły wbiła Majerowi nóż w piersi. Clemens zastygł z wybałoszonymi na kucharkę oczami. Chwycił za nóż i odruchowo go wyjął. Z rany zaczęła obficie płynąć krew. Pobladły, osunął się na kolana, a następnie opadł bezwładnie na plecy. Krew, wypływająca z rany, najpierw wsiąkała w ubrania, lecz było jej tak dużo, że po chwili zaczęła skapywać na podłogę, tworząc nieregularną kałużę krwi. Trzy kobiety stały bez ruchu nad umierającym mężczyzną. Żadna się nie schyliła, żeby udzielić mu pomocy. W tle było słychać wołanie starego majera, ale na nie również nie zareagowały. Stały tak dłuższy czas, czekając aż mężczyzna wyzionie ducha. Gdy to nastąpiło, pierwsza ocknęła się Marianna. Z płaczem podbiegła do synka. Rysiu, syneczku! Poklepywała go po twarzy, ale gdy to nie pomogło, zaczęła nim potrząsać. Synku, proszę cię, błagam. Obudź się. Po chwili podeszła do nich Anna trzymająca w rękach miskę z zimną wodą. Wylała ją na chłopca, który po chwili zaczął pokaszliwać. Mama, Syneczku, dziewczyna chwyciła Ryszarda w ramiona i mocno go tuląc zaniosła się płaczem. Marianno, powiedziała chłodno Anna, przebierz go, bo się przeziębie, a następnie spakuj wasze rzeczy. Anna ma rację. Potwierdziła gerda, która twarz miała bladą ale pozbawioną jakichkolwiek emocji. – Lepiej będzie, jak pójdziesz do szrederów. – A co z… – urwała, głową wskazując leżące na podłodze zwłoki. – Tym my się zajmiemy. Marianna patrzyła na Gerdę z niedowierzaniem. Nienawidziła Klemensa i gdyby to ona miała w ręku nóż, bez wahania zrobiłaby to, co Anna, zwłaszcza po tym, co zrobił podczas swojej ostatniej wizyty… Zapiłaby go bez mrugnięcia powieką, ale przecież to był syn Gerdy. Syn, który przed chwilą został zamordowany, a ona stała jak gdyby nigdy nic. O co tu chodziło? Nie patrz tak, to moje dziecko, ale nie jestem ślepa. Był potworem. Nie wiem, w jaki sposób do tego doszło. Kiedy ze słodkiego berbecia zmienił się w bestię. Wiem, jak wiele krzywdy uczynił ludziom. I wiem też, że o wielu jego zbrodniach nie mam pojęcia i nie chcę mieć. Gdyby żył dalej, skrzywdziłby kolejne osoby. Stało się tak, jak stać się musiało. Wołanie starego Majera było coraz głośniejsze i bardziej natarczywe. Pakuj się, Marianno, ja to załatwię. Możesz powiedzieć Schroederowi prawdę, ale tylko jemu. Marianna skinęła głową. I patrzyła za odchodzącą, która minęła zwłoki leżącego syna, nie zaszczyciwszy ich nawet spojrzeniem. Ucałowała swojego syna w czoło i kazała mu iść do pokoju się przebierać, po czym podeszła do Anny i mocno ją uściskała. Dziękuję ci. Uratowałaś mi życie. Nie dziękuj, Maryś, bo choć bardzo Cię lubię, to miałam też swoje powody, żeby zabić tego zwyrodnialca. Dziewczyna przełknęła ślinę i zadała pytanie, które tyle lat ją nurtowało. Nie lubiłaś go, a mimo to pracowałaś u Majerów. Dlaczego? Kobieta zaśmiała się chrapliwie. Nie lubiłam? Jako nienawidziłam, wysyczała ze złością. Nienawidziłam go całym sercem. Dlaczego więc? Złożył fałszywe oskarżenie na mojego syna, zarzucił mu, że jest wrogiem Rzeszy i knuje przeciw Hitlerowi. Nie byliśmy zwolennikami nazizmu, to prawda, ale nigdy byśmy się nie odważyli mówić ani tym bardziej robić czegokolwiek przeciw Rzeszy i Hitlerowi. Nie było żadnych dowodów poza jego fałszywym oskarżeniem. Powiedziała zimno, a jej oczy pociemniały. Rozstrzelali mojego syneczka. Mogli go wysłać do więzienia albo do obozu, ale przez tego zwyrotnialca od razu go rozstrzelali. Marianna chciała ją przytulić, ale kobieta wytwarzała wręcz namacalny dystans, więc jedynie posłała jej współczujące spojrzenie. Ten psychopata na tym nie poprzestał. Powiedział, że pozbawi życia także moje dwie córki, jeśli nie odpokutuje za grzechy syna. Miałam im do końca życia służyć za darmo w gospodarstwie. Wyrzuciła z siebie gorzko. A gdybym czymkolwiek mu uchybiła albo coś źle wykonała... To karą miało być bezpodstawne oskarżenie moich dzieci o działania antyniemieckie. Tak więc, widzisz, Maryś, on zasługiwał na śmierć. I ta śmierć go spotkała. Długo czekałam, ale się doczekałam. Bardzo pani współczuję. Tyle lat żyć w tym domu, pokręciła głową, bo choć było to niewyobrażalne, doskonale rozumiała jej pobudki. Matka jest gotowa zrobić wszystko dla bezpieczeństwa swoich dzieci. Teraz moje dzieci są bezpieczne. Już nic im nie zrobi. A co z ciałem? Wywiozą panią do obozu albo zabiją? Nic mi nie zrobią. Clemens Majer zaginął i nic o nim nie wiadomo. Rozumiesz? Zapytała z naciskiem, patrząc Mariannie w oczy. Rozumiem, odparła, ale się zawahała. To może lepiej, żebym nie mówiła Schroederowi prawdy. Jemu możesz, on zrozumie. Zresztą ta wiadomość i jego ucieszy. – Rozumiem. Zbieraj się, Marianno, bo czeka mnie sporo pracy. Marianna skinęła głową. Raz jeszcze jej podziękowała i bez zbędnej zwłoki poszła się pakować. Miała nadzieję, że Bauer Lucjana przyjmie ich pod swój dach. Lucjan i Marianna. Rotmansberg, wiosna 1945 roku. Gdy Karol Schroeder zobaczył Mariannę z synem na progu swojego domu, nie pytał o nic. Chciała mu wytłumaczyć, dlaczego się zjawiła i co się stało, ale uciął rozmowę. Pozwolił jej zostać, przydzielił łóżko w pokoju kobiet oraz pracę do wykonania, ale wolał nie wnikać w to, co zaszło w domu Majerów. Po przemyśleniu sprawy przyznała mu rację, o takich wydarzeniach lepiej nie wiedzieć. Wiedzieć natomiast bardzo chcieli polscy robotnicy. Powiedziała jednak prawdę tylko Lucjanowi i to w okrojonej wersji. Wieczorem po skończonej pracy zostawili Ryszarda pod opieką Sabiny i mimo wietrznej pogody ruszyli na spacer. Prosto, w pola, z dala od wszelkich budynków, gdyż bali się, że ktoś ich podsłucha. Gdy znaleźli zaciszne miejsce wśród drzew, schronili się pod jednym z nich. Lucjan nie ponaglał, czekał, aż Marianna będzie gotowa na rozmowę. To niewiarygodne. Wciąż myślę, że to jakaś fikcja albo sen – Albo raczej koszmar, zaczęła. Klemens powstał z martwych, skinęła nieznacznie głową. Tak myślałem, że ten skurwysyn sen nie zdechł, tylko gdzieś się ukrywa, żeby przeczekać wojnę. Obiecuję ci jednak, Marysiu, że znajdę sposób, żeby odpokutował za to, co tobie, co nam zrobił. Nie musisz. Ktoś inny wymierzył mu sprawiedliwość. Co tam się wydarzyło, Marysiu? Dziewczyna zaczęła opowiadać, urywając raz za razem, gdyż nawet jej, osobie, która była i świadkiem, i uczestnikiem wydarzeń, wydało się to wszystko nieprawdopodobne. Wiesz, ja nigdy nie widziałam, jak umiera człowiek, nie mówiąc już o oglądaniu morderstwa, ale powiem ci, Lucek, że jeśli to ja miałabym ten nóż w ręku, nie zawahałabym się go użyć. Zabiłabym go, wiesz? Przeraża mnie myśl, do czego jestem zdolna. Rysiu, co innego mówić, a co innego zrobić? Nie, odparła stanowczo. Gdy zobaczyłam, że Rysiu rzucony na ścianie bezwładnie opada na podłogę, pomyślałam, że nie żyje. Poczułam, jak spływają ze mnie emocje i wszelki strach. Czułam niezwykły chłód w sercu, jakbym była maszyną, a nie człowiekiem, a jednocześnie taką złość, wściekłość, że byłam zdolna naprawdę do wszystkiego. Marysieńko, wiem, że człowiek nie powinien szafować życiem innych, jednak po tym, co zrobił ten zwyrodnialec, spotkała go zasłużona kara. Czy my też zmieniamy się w potworów? roześmiał się gorzko. Nie, jesteśmy po prostu ludźmi, którym ten człowiek zabił dziecko. A takich rzeczy się nie zapomina i nie wybacza. Tak, ona nie była w stanie ani zapomnieć, ani wybaczyć. Doskonale pamiętała tamten dzień i wszystko, co wtedy czuła. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miała żadnych złych przeczuć. Nie widziała znaków, symptomów ani niczego, co mogłaby wziąć za złą wróżbę. Od dzień jak co dzień, wypełniony pracą, drobnymi problemami i małymi radostkami. Marianna pieliła kwiaty przy domu. Dwuletni Ryszard stał nieopodal w cieniu drzewa. Magda z Kazimierzem porządkowali owczarnie. Popołudnie toczyło się wolno, spokojnie, gdy nagle na podwórko wjechało znajome im auto. Nikt nie spodziewał się Klemensa, więc w popłochu zaczęli ogarniać swoje ubrania, gładząc zagniecenia, zapinając na prędce guziki oraz starając się zamaskować brak na naszywki z literą P. Majer wypadł z auta i od razu było widać, że jest poirytowany. Gerda wybiegła na ganek, chcąc powitać syna, ale ten z miejsca zaczął na nią wrzeszczeć. Nie mam czasu. Szykuj mi prowiant dłużej, żeby mogło leżeć kilka tygodni. Co się stało? Nie twoja sprawa. Uwiej się, bo czas nagli. Gerda odwróciła się w stronę Marianny i przywołała ją gestem. Dziewczyna odstawiła haczkę. Otrzepała ręce z piasku i ruszyła w stronę domu. Nie zdążyła jednak nawet wejść na pierwszy schodek, kiedy poczuła silne szarpnięcie za ramię. – Jak ty wyglądasz? – zawołał ze wściekłością Klemens, obrzucając ją pogardliwym, a zarazem pełnym pożądania spojrzeniem. Marianna bąknęła przeprosiny i zamierzała się odwrócić, ale trzymał ją mocno za ramiona i uważnie lustrował spojrzeniem. Zamarła, gdy dostrzegł jej brzuch. To był już ósmy miesiąc, więc nie miała jak go schować. Starczał niczym piłka, naprężając materiał bluzki. Usłyszała dźwięk rozrywanego płótna. Po chwili poczuła wiatr smagający ją po nagim ciele. Zadrżała. Zimne oczy Klemensa świdrowały ją spojrzeniem. Wszystko wokół ucichło. Nie słyszała słów ani szumu wiatru. Nic. Pustka. Podniósł rękę i zamachnął się na nią, bez słów. Widziała to jakby w zwolnionym tempie. Opadła powoli, biała, szczupła, wypielęgnowana. Spadła z głośnym plaskiem na jej policzek, wywołując pulsowanie. Odruchowo podniosła dłoń do ust, gdzie z rozciętego kącika zaczęła ławąską stróżką skapywać krew. W uszach jej szumiało, ale oddech był spokojny. Podobnie jak serce, które starało się bić jak najciszej, żeby nie sprowokować oprawcy. Majer uśmiechnął się cynicznie. Brudna polska świnia. Zacisnęła zęby i opuściła wzrok, podniósł ręce do jej szyi i zacisnął je gwałtownie. Czuła obręcz, która coraz mocniej ściskała jej krtań, hamując dopływ powietrza. Próbowała oderwać jego ręce, ale choć pracowała fizycznie i była silna, to trzymał mocno niczym w żelaznym i madle. Podbiegła do nich Gerda, zaczęła coś krzyczeć, płakała, groziła, prosiła, odepchnął ją. Upadła głową uderzając o kant schodów. Twarz zalała jej krew, ale nie zwrócił na to uwagi. Wpatrywał się w Mariannę, która z braku powietrza zaczynała blednąć. Oczy wybałuszyły się na wierzch, nos drgały nerwowo w poszukiwaniu tlenu. Zrobiło jej się ciemno przed oczami. Czuła, że zaraz zemdleje. Puścił ją, a ona osunęła się na ziemię. Wtedy zaczął ją kopać po brzuchu, coraz mocniej i częściej. Celował w jedno miejsce. Próbowała osłonić się rękoma, ale to nic nie dawało. Nadbiegli Frank oraz Anna. Próbowali go odciągnąć, ale był w szale i żadne słowa do niego nie docierały. Gerda otarła niedbale krew i uczepiła się jego nogi, próbując powstrzymać kopniaki. Strząsnął ją niczym natrętną muchę. Dopiero gdy się zmęczył, przystanął, splunął na Marianne i nie oglądając się za siebie, wsiadł do auta i odjechał. Nie miała odwagi się poruszyć. Cały czas ciasno oplatała brzuch, bojąc się, że jeśli puści chociaż na chwilę, straci dziecko. Frank i Anna próbowali ją podnieść, ale tylko przecząco kręciła głową. Gerda pobiegła do domu i po chwili wróciła z mokrą